Pani Małgorzata Hałas ze Strzelina jest mistrzynią świata, Europy, rekordzistką Polski. Wszystkie te sukcesy osiągnęła w wyciskaniu ciężarów. W swoich kategoriach pokonuje także w pełni sprawne kobiety, choć sama jest niepełnosprawna. I to pokonuje kobiety z całego świata. Ale największy ciężar w jej życiu zgotowali jej po części urzędnicy. Kobieta nie ma pieniędzy na sfinansowanie dalszych treningów. Z mistrzynią spotkała się Barbara Jaworska. To jest mistrzostw świata. Tam, gdzie zdobyłam rekord świata, więc dla mnie to było bardzo ważne. Gdzie to było? W Wiedniu. To był Wiedeń w Austrii. Kiedyś tam było, że wolałam siedzieć w domu, z nikim się nie spotykać, nie mieć jakiegoś tam większego kontaktu. Nawet jak musiałam jeździć środkami transportu miejskiego typu pociąg, tramwaj, wolałam sobie gdzieś tam stać z boku, czy gdzieś tam szybko sobie miejsce znaleźć, żeby nikt po prostu nie czuć tego wzroku na sobie. To jest taka niepełnosprawność, niski wzrost. Reszta, że tak powiem, mojego ciała się rozwija prawidłowo, tylko po prostu, że tak powiem, no nie rosnę. Zatrzymało się na 1,30 m i tak już zostało. Małgosia jest przede wszystkim osobą silną i tutaj nie mówię tylko o tej sile fizycznej, która jest oczywista patrząc na Gosię, ale mówię o takiej sile wewnętrznej. Dla Gosi nie ma słowa zwrotu, że się coś nie uda. Gośka jak sobie coś postanowi, to robi. Ale przy tym jest również bardzo kochaną, ciepłą osobą, która ma serce tak pojemne, że to naprawdę ciężko sobie wyobrazić. Jest bardzo wrażliwa na krzywdę innych. To też jest cecha charakterystyczna Gosi chyba. Jedziemy, spokojnie. Ja góra. Dobrze. Ten rok był bardzo, bardzo, naprawdę bardzo intensywny, ponieważ zdobyłam rekord świata, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, rekord Polski. Teraz byłam ostatni weekend również na zawodach, rekord Europy. Także naprawdę był to intensywny rok, pełen zawodów, pełen satysfakcji, spełnionych marzeń. W dyscyplinie, jeśli chodzi o wyciskanie sztangi leżąc, na świecie istnieje wiele federacji. Dlatego postanowiliśmy z Małgosią realizować poszczególne cele i zdobywać tytuły mistrzowskie w poszczególnych federacjach. W tym roku udało się nam zrealizować cele w 5 federacjach. No i nasz taki też cel pośredni to starty w zawodach osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów. I też ten cel został zrealizowany w postaci rekordu Polski 107 kg w wadze 60 kg. Startuję z osobami pełnosprawnymi i tak naprawdę wszystkie rekordy pobiłam wśród osób pełnosprawnych. Więc jedynie co rekord Polski to mam wśród osób niepełnosprawnych. Reszta jest startująca z osobami, dziewczynami, kobietami zdrowymi. Więc to jest dla mnie dużą satysfakcją, że ja jako osoba niepełnosprawna jestem w stanie pokonywać takie bariery. Bardzo dużo czasu poświęca na treningi. Ja mam okazję widzieć, jak Gosia trenuje, bo Gosia, tak jak powiedziałam, zaciągnęła mnie na siłownię. Niemal siłą. I 2 razy w tygodniu mam okazję oglądać. Gosia jest na siłowni codziennie, tak? Ja widzę, jak Gosia trenuje, jest to naprawdę ciężka, intensywna praca. Już na sam widok ja po prostu dostaję bólu każdego jednego mięśnia, ale Gosia jest twarda. Mnie to bardzo motywuje i na pewno ludzi na siłowni też bardzo to motywuje, bo są chłopacy, którzy wyciskają na pewno mniej niż Gosia. Także trochę tutaj, no ja wyciskam trochę więcej, ale w przeliczeniu na punkty to Gosia i tak jest górą. Teraz mamy panią Małgosię 80 kilo i robimy spokojnie, bez stresu, bez nerwów. Hop. Są potrzebni sponsorzy, ponieważ tych wyjazdów jest naprawdę dużo. Bardzo dużo wyjazdów jest za granicę, gdzie po prostu muszę sama pokrywać koszty. Tam jest na przykład wpisowe, które jest 100 euro, hotel, wyżywienie.
Albo się po prostu pożyczę, albo gdzieś tam się skubię z wypłaty na wypłatę, że wiem, że za jakiś tam czas będzie wyjazd i chciałabym tam pojechać, bo wiem, że mam na przykład tam szansę na rekord świata, czy po prostu pobić go. No i no ciężko nie jechać, no prawda, no ciężko, no mówię, no jest to w zasięgu ręki, a gdzieś tam jest ta bariera właśnie finansowa, gdzie po prostu stoi to w miejscu. Marzenia się spełniają. Kolejnym moim marzeniem jest to, że chciałabym pojechać na Paralimpiadę do Rio. I nie po to, żeby tam po prostu sobie jechać i zobaczyć Brazylię, ale żeby naprawdę walczyć o medal. Walczyć o medal, no i oczywiście pobić kolejny rekord. Tak jest cel pani Małgorzaty. Ostro więc trenuje i jest szansa, że się uda, jeśli wcześniej udźwignie ciężar finansowy i znajdzie pieniądze na treningi.